Medytacja wpływa na ludzkie ciało na poziomie genetycznym. Z wielu przeprowadzonych badań jasno wynika, że medytacja to samo zdrowie. Do podobnych wniosków niedawno doszli naukowcy z University of Wisconsin-Madison, którzy odkryli, że medytacja ma niesamowite efekty terapeutyczne. W trakcie eksperymentu podzielono uczestników badania na dwie grupy i porównywano osoby doświadczone w medytacji z drugą grupą niewytrenowanych osób, które angażowały się w ciche metody niemedytacyjne. Uczeni zapewniają, że przed przeprowadzonym badaniem nie było żadnych różnic pomiędzy tymi grupami. Po 8 godzinach w grupie doświadczonych medytujących zaobserwowano szereg zmian na poziomie genetycznym i molekularnym. Pozytywne efekty były widoczne tylko w grupie doświadczonych amatorów medytacji. W innych badaniach przeprowadzonych na gryzoniach i ludziach wykazano dynamicze epigenetyczne odpowiedzi na takie bodźce fizyczne jak stres, dieta lub ćwiczenia. Okazuje się jednak, że spokój naszego umysłu może mieć potencjalny wpływ na ekspresję genów. Autor badania Richard J. Davidson był najbardziej zaskoczony faktem, iż zmiany zostały zaobserwowane w genach, które są celami leków przeciwzapalnych oraz przeciwbólowych. W wielu poprzednich badaniach wykazano, że techniki medytacyjne wpływają korzystnie na stany zapalne. Z tego powodu medytacja została nawet zatwierdzona jako środek zapobiegawczy przez niektóre amerykańskie organizacje medyczne.